Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Amigo.pl, jest ze mną Hunter. No siemano, siemano. I dzisiaj będziemy, myślę, że zrobimy napad, może się uda, przedtem na Huntera, konale się nie udało. Sobie pojeździliśmy, był taki wstępniak, a teraz sobie możemy porobić jakieś inne misje, aby się coś udało. No możesz sobie czegoś szukać. Właśnie, to ten... Czekaj, to poszukamy. Szybkiej akcji, jakiś rozegnaj napad. I zaraz dołączę bezpośrednio do lobby i wtedy zrobię krótkie cięcie, żeby tak nie było tego czekania. No ja też tak znowu długo zrobię, czekać. No. Tak. Ale to zaraz. Najpierw znajdźmy coś, no. Ale fura. Mam lepszy. Dobra, znaleziono. To wtedy... Zaraz będziemy. No, także małe cięcie. 4. No, teraz niech sobie pogada jakiś koleś. I będziemy coś robić. Ten ma grzywkę. No, ma podobną chatę do mojej, ty. I do mojej. W sensie takie rozmieszczenie chodzi, nie? O, tatuaż se zrobił, też se zrobię tatuaż. My tacy biznesmeni. Ma nawet płuca. No. My tacy biznesmeni, a oni tacy obdartusi, nie? No tak. Lepiej biznesmen być. Maxim Raszkowski. You know the professor? Used to be head of research for the army. Jezu, trauma. Będziemy musieli pana Raszkowskiego uwolnić z więzienia. No, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely tak, śmialiśmy się. Zresztą zobaczycie, jak dojdziemy do tamtego momentu. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does. No to fajnie, yada, 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 makes you want to puke. It's a goddamn traitor. Pierdu, pierdu, chuju, muju. Incarcerated for a crime he did commit, but well, let's just say money talks and he. Nie wiem, czy ja chcę być więźniem tym razem. No, a ja nie chcę czy być tym, który jest strażnik. Chociaż pilotem też na pewno nie chcę być, bo ja nie umiem latać. Pilotem mógłbym być. Akurat. Then well, two things. We got the inmate transfer schedule and Raszkowski's car. More on that later. Let me show you. We need a plane. Najpierw samolot, później bus i wtedy policja, coś w tym stylu. A to jest chyba, wiesz, do wyboru, co robimy. Jakim sposobem, bo możemy, wiesz, autobus, tak jak wtedy my robiliśmy, albo możemy samolotem go wziąć, albo coś jeszcze, coś tam. No, zobaczymy. The other two-hander is our guy's prize Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so... Well, okay. Professor Raszkowski pays well. O, to nieźle. O, mamona, mamona. Dobrze, o, patrz. Dobra, niech on wybierze. Co robimy? Ja chętnie bym się przeleciał, tak szczerze. A ty co byś porobił? Ja mogę zrobić cokolwiek, byleby nie... Byleby... Nie latać. No ale patrz, wybrał ucieczkę z więzienia, samolot. Aha. No to ja nie mogę nic zrobić. Nie, żebyś ty nie prowadził, nie? Bo to będzie najgorsze. Wtedy przegramy. Ja nie chcę być. Ja mogę być pilotem. Aha, tu się nie ten. Aha, możemy być ekipa naziemna albo pilot, jo? Nie, to ja wolę być ekipa naziemna. Ja mogę być pilotem. No to spoko. W sensie, nie jestem jakiś super pilotem, ale umiem polecieć. Tu jest za dużo graczy. Ten mi się wpieprzył, kurde. No to wiesz, jak on chce być pilotem, to ty nie musisz być. No dobra, no to wtedy jak chce być pilotem, to nie będę mu tutaj przeszkadzał. O co nie, strój? Dobra, tutaj najemnik, i wtedy wybierz gotowy. Awanturnik, gangster, najemnik. O co, to zrobię tak. Styl stroju uliczny, bojowy, uliczny, lekki, bojowy, uliczny. A, to sobie zostawię. Ja mam na to wylane.
Lol, jak ja wyglądasz? Dobra, to sobie zmienię jeszcze. Ja. Nie, tak dobra, nie. Dobra, wybierz, bo my tu czekamy. Wiem. Dobra, zrobię tak. Zobojętnie. Dobra, już jestem. Nie wiem, na... do salonu mody? No bo to trzeba było nie płakać, że wyglądam tak samo. To wiesz. Mam swoją, dobra, jedziemy mam swoją furę? Nie, chyba właśnie swoje nie wziąłem, to ja dostałem. Dobra, to dawaj. O, jaki piękny on jest teraz. Dawaj, dawaj. Idę. Na lotnisko lecimy. Ja 8 km masz. Dobra tam. Tą furą to będzie szybko. Ja, damy radę. Chyba mi nie laguje, czy laguje? Ogólnie? Nie, no to... No nie, no czy mi cię nie laguje. Jak czasami masz zwiechy takie, to może przeze mnie na pewno jest, nie? Nie, ja nie mam. Na razie także luźno. No, dobrze. Ja mam ogólnie tak stale to... No te utrzymuje mi się te FPS-y, ale czasami kurde lekko spada. Tak lagnie na sekundę. No spoko, się da. A pomyśl sobie, ja mam teraz 40% tego pancerzu, nie? Mm-hmm. Samochód. A pomyśl sobie, jak będzie 100. Co to będzie, to będę mógł... Wszystko. No dobrze. Kurde, czasami mi spadają te FPS-y, tą szybką jazdę. Tak to jest. Widzicie cygana. Pewien, przepraszam, za lagi lekkie czasami. Mam spoko komputer, ale czasami... No, ją ogarnia, to już jest GTA 5, a nie CSGO. To nie jest GTA San Andreas. Chociaż w GTA 4 miałbyś pewnie jeszcze mniej FPS-ów, także wiesz. No, tam to w ogóle to było gówno. Optymalizacja była tak zrąbana strasznie, że masakra. Dlatego nikt prawie nie nagrywał tego. No, w sumie. W sensie mało osób nagrywało, bo nikt, to nie no, zawsze każdy coś nagrywał. Ale mniej osób niż GTA 5, tak myślę. No to na pewno. Bo jeszcze tutaj w online się można pobawić i tak dalej, nie? A w GTA 4 nie można było? Znaczy tam jest multiplayer, ale to było chyba za zakupienie tam jakiegoś dodatku. Tych Liberty jest, City Stories tak. Chyba, tam było multiplayer, bo w zwykłym nie było, tak mi się wydaje. Przycierstwo. No, trochę pewnie, o. Jest teraz po piasku, w tym samochodem. No męczy się widać. Mam małe zwiechy, ale wiesz co, to w sumie nie robi. Wyjedziemy i tak normalnie, więc... No, przez to wiesz, bo tu się cały czas renderuje świat, nie? Jak tak jeździmy. No, pewnie w sumie, ja. I tak skacze do góry czasem, tak wiesz, tak nic tak, robi, tak. Ale jest spoko. Nie no, ale jak się już zatrzymamy na tym miejscu, to już będzie spoko, nie? No, słyszałeś? Co? Koleś z drugiego samochodu krzyknął, bić! Ten typ, że prawie w niego wjechałem. Ten typ, co jest z nami, jemu trochę brakuje, nie? A tam jest pilot, więc będziemy musieli chyba poczekać trochę na niego. Jaki debil! Gdzieś co zrobił? Prawie mnie zabił. Patrz, wyszedł z samochodu, on mnie szuka. A masz. Nie mógł znaleźć. Połamałem mu nogi. No co, poczekamy na nich chwilę, co? Bo my i tak nie możemy. Ja wiem, co tutaj jest. O kurde. Naucz sobie maskę G. Gdzie oni są? No są kawałek dalej, podjeżdżamy? Nie, wiesz, to może poczekamy na naszych, co? Nie, może poczekać, wiesz? No nasi już jadą. Poczekaj, trochę zjadę. Ale masz pokrwawioną maskę. Zobacz. No. Widzę. Oni już są blisko. A my siedzimy, patrz, we dwóch. Drapie się po głowie. Ja oni już jadą, już nawet ich widać, więc spoko.
Ale jego też laguje. Losie, jak go laguje, widzisz to? No. Ja. Czekaj, jaką on ma furę? On ma tą niezniszczalną. Wiesz? To lepiej wsiądziemy do niego. Wiesz, o co chodzi, pamiętasz? Tak, pamiętam, pamiętam. No. Dobra. I tak będzie lepiej, wiesz, bo wtedy no, nie zginiemy. No, tak się domyślam. Ale go laguje, kurde. Kurde, musiałem sobie Uzi kupić. No, ja też. Bo ja nie mam jeszcze. To jest takie w sumie słabe, strasznie. No trochę ich tu dużo dookoła. Ja nie widzę ludzi. O tu. Szybciej byłoby wyjść po prostu, no ale lepiej, żeby nie ryzykować. Nie, no wiesz, to jesteśmy teraz, wiesz, spokojni, że nie zginiemy, nie? O to chodzi najbardziej. Ale oni tu chyba mogą się pojawiać co chwilę, wiesz, tak mi się wydaje, to czy cały czas? W sensie nie, wiesz, chyba nie. Bo jak pamiętam, ja kiedyś robiłem tą misję i chyba się już nie pojawiają. Jak teraz ich zabijemy wszystkich, to już się nie pojawią. Stoją sobie tak. Headshot. Nie umiem strzelać. Ja, bo chyba on tylko jeden leci, nie? Tak mi się wydaje. A my nie musimy lecieć. My jesteśmy tą grupą nadziemną. Naziemną. No dobra. Podziemną. Nie powiedziałeś nadziemną, ale... A, byłeś blisko. Dobra, to jeszcze nie lepiej. Dobra, oby wystartował, nie? Dobra, chyba wystartuje. Mam nadzieję, że umie latać. Aha, mamy oczyścić lotnisko teraz, no co spoko. Tak. Wiem ci, że oni już nie dojadą. Że on tylko doleciał, nie? Teraz. Dobra, już są ostatni. Jeszcze jeden. Czekaj, może go wybuchnę. Dobra. Dobra. Już samochód tu został biedny. A niech stoi. Jezu, on ma lagi, kurde. No dobra. No jo, ale będą ludzie oglądać takiego downa jakiegoś, który z lagi ma. No, trudno. Dobra, teraz pilot dostarczy Velum. No musimy teraz czekać, nie? No, ja sobie popatrzę w ogóle, gdzie on jest. On już jest na lotnisku, zaraz. Widzisz? Patrz, zobacz na mapę. To dobrze, poczekaj. Ja już ląduję chyba, nie? Jak mi się wydaje. On już jest chyba, wiesz? No ja. Ustawia się. No, oby. Chyba do... Nie, to jest... No. No, nie wiem nawet. Gdzie on leci w sumie, bo to my nie mamy zaznaczone, gdzie on leci. No właśnie, no. My po prostu mamy jeździć sobie. Ale zobaczę. W sensie nie, on dalej leci, wiesz? No pewnie trochę ja. Tylko gdzie on leci? Ważne, żeby doleciał. O, ale mnie to zastanawia, gdzie?
się tu obija wszystko, na całe szczęście, że nie zdechnie. Bo jakby padł, to mogłoby być gorzej jeszcze, no ale... No. No i ogólnie to ten... To, nie wiem, ciekawe ile to zajmie. No. Nie zastanawiasz, wiesz? W sumie ja. No ale ważne, żeby się udało, bo... Tak mamy, musimy czekać i czekać, aż ten koleś doleci. Ale lagi, o Boże Święty. O Jezus Maria. No, Jezu, to boli moje oczy nawet. Maciek. Takie lagi jak ten, jak Maciek z klamą ma lagi. Jak odpala maluchę. I co, gdzie on tam jest na tej mapie? Gdzie właśnie, gdzie on jest? Gdzie on już poleciał, lol? Aha, on to na lot, na to... To lotnisko. No. To główne takie. Ale ogarnia latanie, no. Widać, więc... No dobra, ale wtedy co my zrobimy? Co mamy dalej robić? Co on dostarczy, no. Już koniec misji, czy jak? Bo już nie rozumiem tego. No nie wiem, no zobaczymy, no na razie nic nie mamy zrobić, więc... Wiesz, na razie sobie jeździmy. Ale wiesz co, myślę chyba tak, bo to są trzy części misji. Najpierw samolot, później autobus i na końcu wbijamy chyba, wiesz? Coś w tym stylu. To będziemy wszystkie trzy teraz robić? Nie no, teraz to po prostu będzie odcinek, nie? Ten. A, zaczynamy. Po prostu, że dostarczyliśmy samolot, nie? I tak już nie wiem ile my nagrywamy, może ty wiesz. 17 minut. No, no to jest git. Ale w końcu coś zrobiliśmy. No, myślę, że ja. A nie tyle podejść, milion podejść i cały czas się nic nie udawało. Udało się? No udało się. Zaczono. Srebro, złoto, platyna. Ja jestem brązem. 15 tysięcy, no powiedzmy. No ja jak zabiję. JP plus 15. 15. Dostałem level chyba. Albo jeszcze nie. Dobra. No ja mam połowę dopiero levelu. To co? To będzie wykończyć, nie? Nie, wiesz co, najpierw poczekamy co tu dalej będzie. No. Wiesz co będzie dalej, następna misja, przecież nie będziemy parę misji w jednym odcineczku robić. No, w sumie jo. To wtedy ja witałem, to ty żegnaj. Dobra, to w tym chyba odcinku to było na tyle, także dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTA Online, także na razie ludzie. No, na razie.